21 grudnia 2021 przyjechałem do Dobrzykowic z okazji 50-lecia filmu Sami Swoi, Dobrzykowice 2017 rok. Na ścianie delikatesów spożywczych również Sami Swoi, Kargul i Pawlak. Filmowe kamieniołomy, Sobótka, Muzeum Sami Swoi, Gostkowice, Edward Masłowski, Filmowy Młyn, Sadowice, Miasteczko Filmowe Lubomierz, 154 km. Tam wszystko się zaczęło, Boryczówka, 1780, Filmowy Krużewnicki. Z tego kadru tutaj kręcono pogrzeb Pawlakowej, gdzie Jerzy Janeczek szedł, tak? Tak, Jerzy Janeczek szedł wzdłuż tego muru i szedł na pogrzeb swojej babci. Bo on tam na boku stał, nie? Tak, 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 on w boku stał. No oni wtedy by uciekli chyba z Jaćką, tak? Tak, tak to już, było? Już ich nie było, tak, już ich nie było w domu. Przyjechałem z Edwardem do domu Kargula i Pawlaka. Edziu, po lewej to jest dom Pawlaka, a tu jest dom Kargula. A z tego okienka Ania spuszczała się na prześcieradłach, jak pamiętam, jak brała ślub z Zenkiem. Kargulowe plemię. No, wiuśkie koszule. Jaśka po nich chodziła. Dom Pawlaków. Podwórko. Tu latem to jest tak zarośnięte ładnie kwiatami, że tutaj nic nie widać. Jest ogród botaniczny, tak ładnie Janusz zrobił. To jest słynny silos, jak Edziu mówi. Benzynę, tak? Tak, polali. Polali pole i za Wicia z tym kaskiem, ze swastyką na głowie. I się za ten silos, tak? Za silosem, z ojcem. I tutaj będzie skwer Kargula i Pawlaka. Kargul, podejdź do płota. A gdzie ty tutaj płot widzisz? Podejdź, jako ja podchodzę. A no podszedł ja. I no nie wiem po co. Geneza, Sami Swoi, Dobrzykowice. Pan Andrzej długo słuchał opowieści swego stryja. I tu jest właśnie ten staw. Z tamtej strony była kamera stała, że te mury były widać. Aha. Czyli ten mur jest oryginalny. Tak, tak, to zostało. Przyjechaliśmy do Nadolic. Na drodze głównej Jaćka i Witia pędzili kabana po kłótni z ojcami. Tutaj rozgrywało się jeszcze wiele scen, przy których publiczność wielu pokoleń cały czas zanosi się ze śmiechu. Sam obejrzyj. Tutaj Witia stał przy płocie. Jak oni? To jest ich dom, po, już jak byli na swoim. Po ślubie. Tak. Przyjechaliśmy do Czernicy Wrocławskiej. Tutaj Witold Pyrkosz podjechał taryfą. Taksi Rudniki 1. Amerykański, a się popsuł. Ale to była chyba Wołga albo Pobieda. Jeszcze raz, Edziu, powiedz, wylecieli na peron? Tak, tutaj stali w tym miejscu, a pociąg, końcówka pociągu była widoczna tam. I
Jaśko stał na peronie, a Pawlak mówi, łowo, to chyba on. John. Tu jeszcze brakuje zegara. Zegar był. Nareszcie przyjechał. Te budowle wszystkie zostały, plus tamta stróżówka. Aha. I tu jeszcze zegar był na słupie. Toż to swojska krowa, tatko. Na całym świecie takiej nie ma, tylko w Krużewnikach. No i tak się zaczęło. Przyjechałem do Gostkowic, do Muzeum Samych Swoich. Tutaj pana właściciela, mojego przyjaciela, Edwarda Masłowskiego. No jesteśmy w Muzeum Samych Swoich w Gostkowicach u Edwarda Masłowskiego. To jest filmografia pana Sylwestra, gdzie zaczynał od historii Żółtej Ciżemki w 1961 roku, potem był Agnieszka 64, Katastrofa 65, Sami Swoi 67, Tylko Umarły Odpowie 69, Legenda 70, Diament Radży, Pierwsza Miłość, Droga, Nie ma Mocnych, Kochaj albo Rzuć, Roman i Magda, Wielki Szu z 82 roku, bo szalałem dla niej 80 rok, Rozmowy Kontrolowane 91, Przybyli Ułani 2006. Ale kto jak kto najlepiej opowie o naszym mistrzu, jak mnie właściciel, Edziu Masłowski, mój przyjaciel, który zrobił mi dzisiaj ogromną niespodziankę. I objechaliśmy plan filmowy. A tu nasz zmarły mistrz, troszkę światło się źle odbija, który został pochowany w sobotę, 3 dni temu, 18 grudnia 2021 roku. No a wczoraj byłem na jego grobie. No Edward, opowiadaj coś. No, co tu to opowiadać? No co, kiedy po raz pierwszy spotkałeś pana Sylwestra Chęcińskiego? W 2009 roku. W 2000 roku robiłem pierwszy tort panu Sylwestrowi na 70. urodziny. A po raz pierwszy kiedy pan Sylwester zawitał do ciebie do Gostkowic, pamiętasz? Tak, pamiętam. 3 października 2000. 15 roku było otwarcie podwórka i sali festiwalowej wspomnienia. Rok, pół roku później, na wiosnę, 21 maja, dzień urodzin, pan Sylwester otwierał właśnie tą salę. To było otwarcie sali pana Sylwestra Chęcińskiego, którą nazwałem Sylwester Chęciński z Suśca do Gostkowic. Susz jest na Podlasiu, tak? Tak, nie, to jest... Czy Roztocze to jest? To jest Roztocze, województwo lubelskie. A to jest taka karteczka, która leżała dla wszystkich osób, które były w katedrze na pogrzebie pana Sylwestra Chęcińskiego. Boże. Przygotowujemy na wiosnę jakieś wspomnienia o panu Sylwestrze. 92. urodziny, które by obchodził pan Sylwester Chęciński 21 maja. Kapelusik taki jak John miał, książka o Wiesławie Bołasie, o twórcy głównej roli w serialu Droga Sylwestra Chęcińskiego. Czy to są oryginalne nakrycia głowy pana Sylwestra? Tak, to są oryginalne nakrycia głowy pana Sylwestra Chęcińskiego, które dostałem od pana Sylwestra Chęcińskiego 15 listopada, byłem jeszcze u pana Sylwestra Chęcińskiego tego roku miesiąc. We Wrocławiu w domu? Świecą. Tak, we Wrocławiu w domu. Dał mi pan Sylwester dwie oryginalne czapeczki. Pożyczałem panu Sylwestrowi scenariusz oryginalny z filmu Sami Swoi, którego jestem po wydaniu. Dostałem ten scenariusz we wrześniu od pana Andrzeja Mularczyka. To jest pierwszy oryginalny scenariusz filmu Sami Swoi i on jest w Muzeum w Gostkowicach.
I to wszystko Andrzej Mularczyk pisał na maszynie do pisania. Tak, na maszynie te karteczki takie cieniuteńkie jak bibułki z poprawkami. Mhm. A wszystko zaczęło się od słuchowiska, tak? Tak, słuchowisko było w 66 roku i było święto i później na podstawie tego słuchowiska został zrobiony tekst i scenariusz napisany do filmu. To jest oryginalny scenariusz 66 roku. Tu są poprawki wykonane przez pana Andrzeja Mularczyka. I ten właśnie scenariusz we wrześniu zawiozłem panu Sylwestrowi, żeby sobie przypomniał, przejrzał. I 15 był mówiony, że przyjadę po odbiór tego scenariusza. No i to była moja ostatnia wizyta u pana Sylwestra Gęcińskiego. Widzisz, coś chłopie narobił? Takie moje, takie. No właśnie, pan Sylwester namieszał. Chmurki nad zdjęciem. Namieszał w kinematografii polskiej nieźle. Do zobaczenia za rok. I po co mi to było, tam nad którym zdjęciem też jest. No i tutaj są orły pana Sylwestra Pięcińskiego, oryginalne, który dostał w 17 roku za osiągnięcie życia. Najwyższa nagroda filmowa, jaką w Polsce pan Sylwester filmowo dostał. Dał mi ją w prezencie na moje 60 urodziny. Mówi, panie Edwardzie, one się panu należą, niech one będą u pana. No ale przecież mówił do ciebie na ty chyba, nie? Edwardzie. Nie, nie, właśnie cały czas. Panie Edwardzie. Cały czas, tak.